Emtek już zagrzany jest. Fajnie wygląda, bo cały zabłocony. Przyjadę, to na myjnie trzeba od razu go wstawić. Ścigamy się? Ścigamy się? Paliwo. Można jechać. Oskar za mną. Tylko dźwignia biegów jest trochę za wysoko według mnie. Czyli taka jazda motocyklem na czterech kołach teraz. No, trochę dźwignia za wysoko jest, trochę niżej trzeba jednak. Siema. Widza spotkaliśmy. Fajnie bulgocze. Thank you.
bardzo przyjemna jazda jest taka. Lajtowa bardzo. U nas na rynku jeszcze świątecznie. Ale nie odważyłbym się na szosówkach tutaj wyjechać. Z jedynki czy z dwójki tak samo się zbiera. Pojazdem w środku zimy. Trochę tą rolkę słychać przy hamowaniu.
ktoś może być ciekawy, jakie spalanie teraz będę miał. No Kamil mówi, że gdzieś koło 5,5 litra na stówę. Mówi rzadko, kiedy przekroczę. Tutaj nie ma co za bardzo świrować. No jadę go teraz. Myję. Zrobię fotę na Instagrama. Biegi to perfekcyjnie wchodzą. Nie miałem tak w Raptorze. W oryginale. Muszę zadzwonić do Kamila, się spytać, czy nie będzie problemu z obniżeniem tej dźwigni. Coś wiem, że jest źle, coś łańcuch haczy.
że to tak musi być. Dobra, to co? Trzymajcie się. Ja zrobię jeszcze fotę na Insta, umyję bryka. Jestem ciekawy, jak mi to na kole będzie szło, nauka. To muszę zabezpieczyć, żeby się nie uświniło, bo od błota, bo potem jak ja wepnę ten licznik. Tomek, tobie też umyję. Taki jestem, jeździłem, to myję.